Hej, hej, hej ludzie! W kolejnym odcinku z gry Don't Starve, teraz trochę nietypowy odcinek, ponieważ zacząłem grę od nowa, ale żeby was nie zamulać tym początkowym takim pierdzielaniem od pierwszego dnia, takim zbieraniem nudnym, zacząłem od dnia trzeciego, ponieważ stary save spierniczył mi się za przeproszeniem i no i musiałem od nowa zacząć, ale teraz sobie kupiłem wersję steamową, bo Chrome to jest, nie kupujcie tej wersji, bo dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. No i postanowiłem, że steamową z góry i jest zadowolony, jestem z tego. Od razu mi się zaktualizowała na najnowszej wersji, czyli tam dodano zimę i lato jest połączone już razem i kilka nowych rzeczy, jakieś tam morsa dodali, wielkiego giganta i takie inne, ale to zobaczycie. No i postanowiłem, że zacznę od nowa i od trzeciego dnia zacznę nagrywać to. No i tak zrobiłem, pozbierałem dużo rzeczy i od razu powiem wam, że ustawiłem sobie jakiś dziwny tryb custom, tam gdzie mogę wybrać ile jest żarcie. No i ustawiłem sobie, że jest dużo marchewek i tak chyba trochę to jest mor, dużo chyba borówek dałem, tak, mor dałem borówek. No i powiem, że to jest epickie. W ciągu dwóch dni uzbierałem 80 marchewek, bo tu zjadłem trochę i tam chyba 40 było borówek. Mówię wam, super. Tryb tylko, że bardzo łatwy. No ale już ustawiłem, to już nie chcę się od nowa zaczynać. No i teraz zbieram sobie ludzie tego. Skały, bo potrzebuję na maszynę. A złotka coś mało. Szukałem też bawołów i znalazłem je i zaraz tutaj gdzieś zrobię. Tutaj nie przeeksplorowałem, ale wiem gdzie, popatrzcie, do borówek jest w tym trybie. Tutaj jest bifalo i tu jeszcze odkryję, bo nie byłem tam. Dobra, lecimy. O, już nie mam miejsca, to zjem. Dobra, dobra, dobra. Trzy tego mam. Nie no, to trzeba ich tam odkryć, trzeba odkryć, odkryć, kurczę. Nic nie ma? Mało trochę. Nieważne. Nie no, muszę iść na te bifalo. O, ten jest. Ta, to jest dziura robocza, czy coś tam, nie wiem, robaków. Ona, jak wskoczycie do niej, to was teleportuje w inne miejsce. Tylko to jest, nie zabije to was, ale to jest koszt psychiki. A właśnie, psychikę dodali. Ja jeszcze nie mówiłem w swoich let's playach z tego, że jest takie coś jak psychika. Ona właśnie uświadamia, jaki jest stan umysłu Wilsona albo na przykład Wolfganga czy tam kogo innych postaci. Im mniejszy wskaźnik psychiki, tym więcej nam odbija, czyli widzimy jakieś takie przeróżne, wiecie jak to jest, ktoś ma walnięty, jest walnięty, to jakiś taki widzi z widy już ma. No i to tak samo jest w tych, że i właśnie jeśli mamy przypomnieć, że chyba 50, to potwory te, co widzimy tylko my, zaczynają nas atakować. Znaczy nas umysł praktycznie. Czyli no, zaczynają atakować i jak je zabijemy, to tam lecą z nich różne przedmioty. Ale pieprze dzisiaj. Dobra. Dwa tego, a po ile na maszynę trzeba? A nie, maszyna już jest. Ale ja od razu chcę tam maszynę zbudować. Sześć potrzebuję, nie? Idę zbierać. Jeszcze do nocy też kupa czasu. Tu pójdę, tędyk. O, bifalo tu są też. O, świetnie. Później będzie ich tu więcej, więc... No, to tu idealnie zaraz zrobię bazę. Kurczę. Czego więcej mi potrzeba? Bifalo jest. Wszystko mam. Nic więcej mi potrzeba do życia. Borówki mam, żarcie mam. Jeszcze... Co tam jeszcze? Wszystko mam. Jeszcze tylko ten staw by się przydał jakiś. Kurczę, co tu wyrzucić. A, tu nie połączyłem. Nie zajmuje miejsce, o. Zabiłem ptaka, podpaliłem ptaka i był pod... to... piórko. Kurde. Dobra. Pozbieraj. Aha, i właśnie dodali, teraz zapomniałem, widzicie ten czas? Na kiedyś było dotąd. I tu była noc, a teraz zrobiłem na przykład jak jest lato. Kurczę, nie zbieraj tego. Jak jest lato, dzień jest dłuższy. Ta wskazówka i krótsza noc, ale gdy jest zima, to jest mniejszy i możemy zamarznąć teraz w zimie. Gdy jest zima, mamy tutaj zaczyna się już ta strefa, a noc gdzieś tu jest. Fajnie zrobili, mówię wam. Zobaczycie, tylko że dałem chyba krótszą zimę, bo mi się nie chciało, ja nie lubię zimy. Mamy teraz zimę, to czego się spodziewać. Nudy są w zimie, są potwory kikanowe, ale to nie potrzeba aż tyle czasu, co latem.
O właśnie, może bym ogolił Bifalo. Ale tak, potrzebuję maszyny. Kurde. Czy tego? Malutko tego mam. Za mało tego kamienia. Będę musiał znaleźć Rockland. Jak nic. Może zdążę jeszcze tam na dół. Prawdopodobnie nie zdążę, ale można spróbować. Dobrze, jest dużo tego już. Pod ciebie dobrze robią. Zdarzę na luzie. Ja chyba na swoim poza tym YouTube'owskim kontem tym mam 70 nocy przeżytych też na innym. Tu ładnie proszę postawić. Tu. Tu. Muszę opracować linę. Co tu jeszcze? Muszę usmażyć borówki. To jest najważniejsze. Muszę jutro zdobyć na garnek, na skrzynki i na zbroję i na włócznie. I to będzie dobrze. No, więc zacząłem o tej trzeciej nocy, bo uważam, że jest dobrze. Aha, i następną taką serię chcę zrobić, ale to nie będzie seria. To takie odcinki, kiedy będę chciał dodawać, to będą z Hogs of War, czyli Wojna Świń. Ona jest, ta gra była na PS1, ale teraz też można sobie pobrać na komputer. Fajna gierka, mówię wam, zobaczycie ją. Całe dzieciństwo to zagrałem. Już mogę stworzyć. I stworzę. No i git. Icebox. To tego potrzebuję. Tu i kamienia, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Panie. Tu. A, tu potrzebuję złoto. Tu usmażę. A, zjem to. Tu, tu. 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 Co ja miałem kupić? Kurczę, zapomniałem. Aha, tego miałem kupić. Ja tak nie kupię. Bo nie ma miejsca. Dobra. Nie wiem, co ja zrobiłem. Dobra. Idziemy drzewo rąbać, bo to jest najważniejsze na razie. Drzewa nie przeżyłem długo. W początku. Łopatę muszę zrobić właśnie. No, pracuj się. Radzę wam zawsze wykupywać pień. Bo to jest dodatkowe drewno. I nie przesadzajcie z tym drzewem nieraz, bo ten drzewiec nie wiadomo kiedy wyskakuje. Ile mam drewna? 12, tak? 12? Tak, 12, nic nie widzę więcej. 15 już. 16, sorry, bo jeszcze ten jest pień. Ja jeszcze chyba nie powinien ten drzewiec wyskoczyć. Bo nie wyskakuje tak na początku. Aha, miałem powiedzieć, że ten Resident Evil 6, bo nie pamiętam czy go kręci, ale na pewno go nakręcę. Jako fan muszę go nakręcić. I dzięki też wszystkim za subskrypcje, które dajecie. Co miałem wam podziękować. Osobiście tak. Na żywo. Kurczę, co tu wyrzucić. A, łopatę ten wyrzucę. No aż jakieś tam wezmę. Fajnie ta woda się przesuwa, idzie, patrzcie. A, nie mogę. A, dobra, przyjdę na scenę, jak skrzynki zrobię i tyle. Dobra, następnym krokiem muszę zrobić właśnie... tą muszę zrobić, tak. Kurde z tym miejscem, jak to mnie denerwuje. Dobra, jest. Jest super. I tu pochowamy teraz... Trzeba na razie nie schowam. Prędzej schowam.
O, właśnie tą zabaweczkę, co znalazłem na początku. Nasiona, bo na razie... Nie, nasiona nie, bo to nie opłaca się to chować tego. Tu będzie armor i tu będzie ten. To na razie schowam. Kamienie schowam, bo chyba na razie to schowam. Potrzebne. To będzie mi potrzebne. Tego muszę pozbierać. Dobra, na razie powinien starczyć. Aha, główienką muszę schować. Muszę zjeść sobie. I muszę sobie pozbierać jeszcze, powykupywać. O, gałązki td. Tak z 20 gałązek muszę uzbierać. O, miód od razu będę miał, z tego co widzę. Na razie trawska nie będę brał, bo trawska na razie, ja wiem jak ogarnąć. Ale na bardziej to żarcie. I muszę schować daleko, żeby wilki mnie nie zajarały. Bo pamiętajcie, jak ogniste wilki są i macie blisko borówki, to one mogą wam podpalić to. No ja tak zrobiłem i właśnie żałuję teraz. Tak się wkurzyłem na te wilki. One później na 70 nocy są silne, mówię wam. Tak dają czadu. Tak sobie myślałem, tam wilki mnie wyzwania. Na 70 już tak damage mają, że mówię wam. O, 2T, super. 28. Sześć razy jeszcze mogę wykopać. Pięć razy jeszcze. Nie, tego nie kop, to borówki tylko mnie interesują. Cztery razy jeszcze. Trzy. Na górze jest. Dużo tego. A można było się skapnąć, bo już te lecą. Indyki. Tak do 10 powinno starczyć na razie. Jest tyle ptych na razie, że nie powinien narzekać. Od razu poodkrywam, co tu jest. A, dobra. Tutaj jeszcze wykopię. Może tutaj jest bagno jakieś. Nie bagno, tylko ten. Bagno też by się przydało, bo papirus bym miał. Zresztą tam, wiecie, na mnie przydatny na razie jest. Ale zawsze jakbym papirus miał, to by było idealnie. Dobra, na razie idę tu. Oj, ten jest. Seeds. Dobra, ten rozpalimy. Jest. Dobra. Super, dobra, wracamy do obozu. Znaczy obóz. Dobra, jakiś obóz to jest. I podpalimy tym. I full będzie. Zjemy sobie, bo już kurde przeterminowuje mi się to. Lodówka. Lodówka potrzebuje 2T i 2T. Ice nie zrobię, mam 2. Kurde, przeterminuje mi się jak nic. Źle zrobiłem z tym. Ale garnek zbuduję prędzej. Garnek zbuduję. To będę musiał później zbudować na 100%. To już mogę zbudować. Razera. Szynkę. Bo to będzie do Bifalo, bo będzie sezon gotowy, to ja nie dam rady później. Łopatę na 100% potrzebuję. Na razie nie będzie włócznia. I potrzebuję... Zbuduję sobie to, zbuduję. Muszę mieć pancerz. Pancerz musi być. To jest ważne. No muszę to jeść jakoś, kurde. To musi być, bo to jest ważne. Jak zbieracie kwiatki, to wam się psychika regeneruje. Jakby co. Dobra, to zjem.
9 tych. Dobra, to to dziś udamy. Tu posadzimy. Już niech mi rosną. O, już mi broda urosła pierwsza. Jest, hura. Dobra, idziemy teraz, ludzie. Las by się przydało podpalić. O, właśnie, las by się jak nic przydało podpalić. Tam jest kamień. I tu może być coś ciekawego. I sądzę, że jest. Już uzbrojony jestem, więc tam już wilki mogą zaatakować. Już to szczerze mnie nie interesuje, ale muszę tu podpalić ten las. I siekiery nie mam, kurczę, nie zrobiłem. Siekierka, jest. Tu muszę wziąć to. Teraz też to mogę zbierać. I teraz tutaj zrobię... O! Zabiłem królika chyba, czy coś. Nie chcę. Nie mam miejsca. Wypadł. Dobra, i teraz mi starczy na garnek? Starczy. Tu muszę wziąć. Nie zbieram jeszcze trawskę, bo nie mam po co. Na razie 10 uzbieramy. Przewiduję więcej, żeby buruk potrzebował na tą chwilę. Prędzej to mi się złoto przyda jak najszybciej. I w tym kierunku będę podążał, żeby znaleźć jak najszybciej. I po co ja w ogóle przemijałem te burówki? Przecież wiadomo, że to jest smażone, szybciej się przeterminują. Od razu może zaatakować tego. No i zrobimy tak. Mam drzewa, więc można spokojnie atakować. Żeby one nie wyszły tylko mi. Z tego. No i gitara. No i teraz patrzcie, ludzie. Tak się pająki zabije. Znaczy to coś piernicze zapewne, ale... Na razie wszystko jest dobrze, gdzie jest pochodnia. Nie powinny wyjść. No, tak sądziłem, że nie wyjdą. No, pal się szybciej. Nie zajara mnie. Dobra, jest dobrze. Związany problem. Tu można. Przydałoby się. Nie zbieram mięsa od potworów, tylko świniom daję na początku to wszystko. Kurde, się przestraszyłem. Tylko świniom, żeby mi tam pomagały w rąbaniu drzewa. Właśnie, jak macie rąbać drzewo, to bierzcie świniem, mówię wam. To jest najlepsze, co może być. Macie cały las, 2 sekundy, wszystko zgolone. I nawet nie patrzcie na tego drzewca. Jak wyjdzie drzewiec, trudno. Zobaczcie aż ile popadnie tych. O, teraz mapa jest dobra, to było źle. Sadźcie ile popadnie, ludzie, mówię wam. Nie przejmujcie się drzewcem. Ja się już nie przejmuję tym drzewcem, szczerze powiem. On i tak jest wolny, taki, że... Muszę szybciej ogarnąć, bo jak kurczę mi zima nadejdzie... No to nie będzie przyjemnie. Bo w zimę nie rosną sadzonki. Widzimy, jest ciężko przetrwać. Trzeba jakieś tam mięso cały czas zdobywać. Kurczę, no nie ma miejsca. Nigdzie nie ma miejsca. Dobra. Niech rośnie sobie. Na razie mi niepotrzebny jest. Najważniejsze dla mnie to teraz jest złotko. Jest złoto. I to jest najważniejsze. Bo bez złotka nie zbuduję alchemii dżaj, a bez alchemii dżaj nie zbuduję tego, co chcemy.
A chcę chyba właśnie, coś tam chciałem, zapomniałem co chciałem. Ale coś na pewno ważnego chciałem. No tu może być bagnisko zaraz. A nie będzie bagniska. Myślałem, że bagnisko gdzieś tu będzie. O, moskito. Muchy. One mają mało życie. 3 damage'a zadajemy, ale chyba pewnie mają. One są słabe. O, bagnisk jest. Mamy gdzie łowić ryby. Dobra. Jest noc, ja wracam. I kurczę, no nie mam tego. Tu może być. Tam może być. Nie no, muszę zdobyć. Tu już nic nie będzie na 100%. Tu też nic. Tu już też nic. Tu też nic. Dobra, idziemy, wracamy. Never mind. Zobaczymy, co później stanie się. Dzisiaj mamy 3. A przy sobie nie miałem więcej? Ty, może przy sobie miałem. A nie pamiętam nawet. Nie no, przeterminuję się. A chociaż nasiona będę miał. Na tego ono będzie. Na borówki. No dobrze, to się przeterminuje. Będę miał rot, a to może jak shit siać tym. Więc no dobrze, że mi się przeterminują jedzenie. Bo i tak nie narzekam. Węglem. Mogę już ten zrobić? 3 tego potrzebuję. Chyba mam. Mam 2. No to prawie. Muszę stworzyć jeszcze jedno. I na tym chyba odcinek skończymy na tym. Ludzie. Muszę schować. Bliżej muszę podejść. Tu i tu gdzieś ładnie. O. I teraz sobie coś upieczemy. Jeszcze tu szybko piekę. Iceboxa by się przydało też zrobić. Aha, iceboxa chciałem. Dobra, już wiem po co. 3, a tu nie mam? Nie mam. Dobra. To jest dobre jedzenko. Mówię, to się opłaca robić to jedzonko. Tu coś jeszcze bym mógł zrobić. Wędka, to mi na razie nie interesuje. To tutaj ta kategoria też mnie interesuje. Tu mam pancerz, wszystko mam. Dlatego nie chcę zrobić. Też nie. Nie, no, na razie nic nie zrobię. Nie ma szans. Nie chcę. Dobra, zjadłem to już. Bardziej to mi się opłaca robić. No dobra, never mind. To zrobimy. Dobra ludzie, to ja skończę chyba już w tym momencie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo ja cudownie jak zawsze Don't Starve, bo to jest sarąbista gierka. I co ludzie, chyba w następnym odcinku sobie pójdziemy dalej tego złota poszukać i spróbujemy zdobyć to jak ona się nazywała, zawsze zapominam. Alchemia Engine. Spróbujemy to zdobyć i zbudować to złoto. Zdobyć złoto i spróbować zbudować. A w tym momencie ja wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia i hej!